Po raz trzeci odbędzie się Bielawski Festiwal Nadziei. Impreza rozpocznie się w piątek 4 września i potrwa do niedzieli. Startujemy już 4 września, w piątek, już rano w prelekcje zaczynają się w szkołach, wystąpi Kola, Poison, taki też nowa konfiguracja tych dwóch osób, tych raperów, którzy będą zachęcać też młodzież do zdrowego stylu życia. Później mamy o 17 w piątek premierę przedstawienia Bramy Nieba Płomienie Piekła. To jest takie przedstawienie, które obejrzało już kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów osób na całym świecie. U nas w Bielawie jest to trzeci raz to robione. Będzie wiele niespodzianek, ponieważ aktorami będą osoby z lokalnej tutaj naszej społeczności. Będzie wiele niespodzianek, bo to z różnych grup społecznych właśnie też ideą, celem naszym jest to, żeby właśnie jakby zjednać jak najwięcej tych środowisk takich właśnie różnych i żeby razem wystąpili na scenie. Także będzie wiele niespodzianek, zapraszamy, to jest naprawdę super przedstawienie. Efekty dźwiękowe, świetne, niepowtarzalne. Przeżycie będzie na pewno. W drugim dniu imprezy wystąpi jeden z najsłynniejszych zespołów gospel w Polsce, TGD, wraz z Natalią Niemen. Następnie w sobotę mamy zespół TGD. To jest jeden z takiej wyższej półki gospel w Polsce z Natalią Niemen. Natalii Niemen trzeba reklamować. W Parku Miejskim też odbędzie się cała ta impreza. Zapowiedział już jakby uczestnictwo w tej naszej festynie wojewoda dolnośląski, potwierdził tą obecność swoją. Wiele innych też osób, takich znamienitych, znanych w naszym środowisku i nie tylko. Przygotowano również moc atrakcji dla dzieci oraz powtórkę spektaklu Bramy Nieba, Płomienie Piekła z racji ograniczonej ilości miejsc. Będzie wiele atrakcji dla dzieci, różne zabawy, gry, także to będzie taka impreza, która... My takiej imprezy jeszcze nie robiliśmy w Bielawie, to jest jedna z największych, które dotychczasowo robiliśmy i mamy nadzieję, że frekwencja będzie duża. W niedzielę znowu mamy powtórzenie Bram Nieba, Płomienie Piekła i we wtorek również w Pieszycach też jest to przedstawienie, także będzie... Dlatego też to robimy 3 razy, bo ilość miejsc jest ograniczona, bo wiadomo, około 300 osób może wejść jednorazowo, więc dobrze by było, żeby też ludzie, którzy się zdecydują, żeby potwierdzali swoją obecność, że będą. Głównymi organizatorami festiwalu są Misja Nowa Nadzieja, Fundacja Sychem, Spółdzielnia Socjalna Arte, Kościół Zielonoświątkowy w Bielawie i Edmund Boryczewski. W imieniu organizatorów już teraz gorąco Państwa zapraszamy.